Mam nadzieję, że nie będziecie mieli za złe, jeśli na początku, zanim przejdę do słowa, którym się chciałem z wami podzielić, podzielę się jeszcze krótkim świadectwem z wami. Dlatego tak się pchałem na początku tutaj w sprawie festiwalu, bo tak uznałem wszystko naraz, potem to za dużo by było tego z mojej strony, a tak to mieliście przerwę jeszcze. Chciałem się z wami podzielić świadectwem, żeby oddać Panu Bogu chwałę za to, dlatego że jesteśmy teraz w domu w trakcie remontu, który tak troszkę się nam rozszerzył poza te granice, które żeśmy planowali, i jak to bywa w remontach starszych domów, no wynikło sporo rzeczy takich, których nie spodziewaliśmy się albo które gdzieś tam nas zaskoczyły, i między innymi wynikła wczoraj po południu jedna z takich rzeczy. I okazało się, że muszę coś załatwić, nie wchodząc w szczegóły, co po 3 czy 4 telefonach, które wykonałem do znajomych, okazało się nawet nie, że tego się nie da zrobić na jutro, co właściwie ma być zrobione na jutro, ale że to nawet nie jest perspektywa, wiecie, pół roku czy roku, że po prostu tego się prawie nie da zrobić, że nie wiem, nie ma takich fachowców już, czy jak są, to gdzieś wyjechani na kontraktach i tak dalej. No i tak w sumie nie wiedziałem, poza westchnięciem do Pana Boga, co mogę dalej z tym zrobić. Ale powiem wam tak na świadectwo tego, że właśnie u mnie teraz pracuje fachowiec w domu. I co jeszcze więcej, to jak Pan Bóg podarował mi dzisiaj godzinę, bo myślałem, że się spóźnię na to nabożeństwo w związku z tym, że tam było dużo tych załatwień. I wiecie, ja chodzę na wtorkowe nabożeństwa, zacząłem chodzić, jak byłem takim małym bajtlem, i z dziadkiem, pamiętam, tam w tej ławce na balkonie siedziałem wtedy i stałem, i pamiętam, że zazdrościłem mu, że dziadek stoi na balkonie i może się trzymać w ten sposób barierki, a ja tak, nie? Wiecie, także wyobraźcie sobie, jaki byłem jeszcze mały wtedy. I zawsze nabożeństwa wtorkowe były na godzinę 18. Nie wiem, czy był jakiś okres, kiedy były jakieś zmiany, ale zawsze były. A widocznie Pan Bóg dzisiaj przewidział, że będę musiał mieć więcej czasu, i jakoś w mojej głowie się poukładało, że to będzie godzina 17. Także myślałem, że się spóźniłem grubo, a byłem tutaj jeszcze jak prawie nikogo nie było. Także chwała Bogu za jedno i za drugie. A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli właśnie do słowa, którym się chciałem z wami dzisiaj podzielić. Jest to, dla mnie jest to trudne słowo, i mam nadzieję, że tak wierzę, że to jest z inspiracji Ducha Świętego, także nie bronię się przed nim, ale zdaję sobie sprawę, że jest ono trudne. I jak zostałem dzisiaj zapytany, jaki jest tytuł tego kazania, to właśnie taki mi przyszedł do głowy, bo to było jakąś taką inspiracją do tych przemyśleń. Nie wiem, czy ktoś z was spotkał się z taką opinią, czy z takim zdaniem. Ja się spotkałem wielokrotnie, że ktoś jakby nie do mnie, nie, miał pretensje, ale jakby miał jakiś taki żal, czy jak to nazwać, czy oczekiwanie, że w jakimś czasie, który przeszedł, czy który był, czy to choroba, czy jakaś tam nieobecność, czy wyjazd, czy cokolwiek, nikt się nim nie zainteresował, albo niewielu się nim zainteresowało, czy może to jakiś taki kontakt czy zainteresowanie było mniejsze, niż by tego oczekiwał. I chciałem jeszcze, żebyśmy przeczytali taki jeden fragment, który na samym początku tego rozważania chciałem przeczytać. On jest zapisany w psalmie 92 od 6 do 7 wersetu. I psalmista pisze tutaj tak: wielkie są Twoje dokonania, Panie, i Twoje myśli tak głębokie. Człowiek powierzchowny ich nie pozna, a nierozumny nie pojmie.
I już mówię, dlaczego według mnie to jest bardzo potrzebne nam dzisiaj w tych rozważaniach. Dlatego, że czytamy tutaj, że jeśli będziemy powierzchownie myśleć o różnych rzeczach, to możemy się minąć z tym, co na ten temat myśli Pan Bóg. Dlatego, że On myśli o danej sytuacji czy danej osobie na swój sposób, a my, jeżeli będziemy patrzyli po powierzchni, to możemy w ogóle całkiem inny obraz zobaczyć. I powiem wam, o co mi chodzi. Świadectwo z naszego urlopu kilka lat temu, byliśmy nad morzem z żoną i z tego, co pamiętam, chyba wtedy tylko z synem, jeszcze nie było córki. I poszliśmy w niedzielę na nabożeństwo do zboru. I po nabożeństwie moja Ewa mówi: a fajnie, jakby tak, wiecie, to jakby nierealne, nie? Jest, wyobraźcie, jesteśmy w obcym zborze, nikogo nie znamy. Ewa mówi: fajnie, jakby nas ktoś zaprosił na obiad, nie? Tak mi się, wiecie, to w ogóle, jakby, ja nie wiem, skąd jej w ogóle taki pomysł przyszedł do głowy, ale tak się może chciała, żeby, no nie wiem, no nie wnikam. W każdym razie coś takiego powiedziała. I tam już wychodzimy z kościoła, tam jeszcze kogoś żeśmy zagadali, ktoś nas zagadał. Wychodzimy z kościoła i tak my zwykle wychodzimy na końcu i tak tam było podobnie, że też już chyba ze dwie osoby tam zostały w tym kościele i tak przepakujemy się do samochodu, to było koło takiej ulicy i patrzę, przejeżdża taki samochód, kabriolet czerwony, tam taki pan z gładką głową, że tak powiem, tym kabrioletem i tak się uśmiechnąłem, bo to taki jest taki obrazek, że tak powiem, stereotypowy. Uśmiechnąłem się tak, nie, na to. I ono okazuje się, że ten pan się zatrzymał, cofnął i tak patrzy: a wy z Cieszyna jesteście, tak? I się okazało, że to był pan ze zboru, ten wyjeżdżał, tylko myśmy nie wiedzieli jeszcze wtedy. Mówię: tak, z Cieszyna, mieliśmy SC i rejestrację. A ja znam w Cieszynie, tam znacie taką, i tam mówi, no mówię, tak, tak, kojarzymy, nie? No i coś tam słowa do słowa mówi: a to może byście do nas wpadli na odwiedź, na kawę, czy tam, nie pamiętam, co to, czy na grilla, bo zrobimy i ten, nie? I myśmy byli w szoku, nie? Jakby nie tyle, że ta jakby potrzeba Ewy została zaspokojona w jakiś tam sposób, no to jeszcze ja dostałem tak jakby trochę w policzek, że tak się uśmiechnąłem na tego kabrioleta i to, bo to był pan, który nas zaprosił na obiad, nie? No ale czasem Pan Bóg ma takie metody na mnie, przynajmniej, żeby w jakiś sposób mnie docisnąć, żeby mi coś wytłumaczyć. I do tego zmierzam, mówiąc o tym, że powierzchownie patrząc na niektóre rzeczy, możemy się całkiem minąć z tym, w jaki sposób widzi to Pan Bóg. Tak by w ogóle, całkiem, nie zrozumiemy tego, nie pojmiemy tego, nie poznamy tego. I właśnie tak, myślę sobie, jest z tematem, z którym się właśnie dzisiaj z wami chciałem podzielić. Że patrząc na niego powierzchownie, możemy w ogóle nie zrozumieć, o co chodzi. A wiecie, jakby jak, w jaki sposób określamy to chybienie celu? Jakie jest jedno słowo, które to oznacza? Chybienie celu, to Biblia tak mówi o grzechu, nie? Że chybienie celu to jest grzech. Czyli jeżeli oczekujemy czegoś, do czego nie jesteśmy powołani, albo co jest w ogóle niezgodne z tym, jak Pan Bóg, czego Pan Bóg by od nas oczekiwał, no to myślę, że chybiamy celu. I teraz główną myślą, główną taką motywacją, która stoi za tym zdaniem, dlaczego nikt do mnie nie zadzwonił, dlaczego nikt się do mnie nie zainteresował, dlaczego nie wiem, no nikt nie przyjdzie ze mną, nie porozmawia, jakkolwiek by to ubrać, jest to, że oczekujemy, że ktoś ma coś zrobić dla nas. Ale nie myślimy wtedy, myślę, że to może być całkiem w drugą stronę. Że nie my powinniśmy oczekiwać, że ktoś coś zrobi dla nas, tylko powinniśmy się zastanowić, a do kogo może ja bym mógł dzisiaj zadzwonić? Co mogę ja zrobić dla drugiej osoby? I takie myślenie o sobie, o swoich potrzebach czy o jakichś takich swoich oczekiwaniach
Moglibyśmy tak roboczo nazwać egoizmem, nie? A jak moglibyśmy nazwać myślenie takie o czyichś potrzebach? Ja jestem słaby w takich tych jednowyrazowych zdaniach. Jest coś takiego, altruizm, tak? Takie coś, co dobrze mówię? Nie mylę? No to nazwijmy to tak roboczo, tak? Że to jest taki altruizm, tak? Że ktoś chce coś zrobić dla kogoś, niekoniecznie z jakiegoś chęci, jakiegoś zysku, czy po prostu ma w tym jakiś biznes, tak? Mamy takie dwie postawy. No i myślę, że to od nas zależy, którą z tych dróg wybierzemy. Czy będziemy oczekiwali czegoś od innych, że oni coś dla nas zrobią, czy będziemy myśleli, co ja mogę zrobić dla innych. Bo czytamy w liście do Kolosan, czytamy, że cokolwiek czynicie, to czyńcie jak dla Pana. Czyli mogę powiedzieć, że nie tyle dla innych chcę coś zrobić dlatego, żeby, nie wiem, nawet sobie coś zaskarbić jakieś, jeśli nawet nie chcę czegoś, jakiegoś zysku mieć, no to po prostu będą mieli u mnie dług wdzięczności, albo będą mnie lubić, albo cokolwiek, nie? Ale ten werset nas zachęca do tego, że właściwie to wszystko, co robimy, powinniśmy robić dla Pana, jak dla Niego, nie? Jakby niekoniecznie z motywacji takiej, że oni mi coś oddadzą, ale że po prostu Pan Bóg od tego ode mnie oczekuje, dlatego to zrobię. Nawet jeśli to jest człowiek, którego czy lubię, czy nie lubię, czy lubię z nim rozmawiać, czy wiem, jak zadzwonię, to będzie mi tam marudził, że... I to nie zrozumcie mnie źle, ale ja pamiętam, moja babcia i dziadek mieli dwie postawy, jak ich odwiedzałem. Dziadek był bardzo zadowolony, że do niego przyjechałem i strasznie się cieszył, nawet jak przyjechałem na 15 minut. Bo czasami tak było, że przejeżdżałem, mówię, a to wpadnę, chociaż tam gdzieś jadę, to wpadnę na chwilę i nawet jak przyjeżdżałem, a babcia też była zadowolona, ale jakby dało się to odczuć, że za rzadko przyjeżdżam i za krótko jestem. No i jak myślicie, no co mnie bardziej zachęcało, żeby odwiedzać, chociaż oni mieszkali razem jeszcze przez jakiś tam czas, później dziadek został sam, ale mieszkali razem, no to myślałem, jak do babci wpadnę na te 15 minut, no to nie będzie zadowolone, że tak na szybko, nie? Że tak tylko na chwilę, a miałem chęć paść, nie? Także rozumiecie, do czego dążę, nie? Że czasem takie podejście może zniechęcać, nie? Jeżeli byśmy mieli zadzwonić do kogoś, to nam będzie marudził, a od dawno do mnie nie zadzwoniłeś, no to nie chce się nam do tej osoby tak dzwonić, jak tego, a cieszę się, że ze mną rozmawiasz. Także nawet do takich osób, które może niekoniecznie będą super zadowolone i będą się cieszyć, że nawet na chwilę z nim porozmawialiśmy, no to myślę, że to nie powinno być naszą motywacją, tak? Że się nam będzie fajnie rozmawiać. Czasem Pan Bóg nas do czegoś nas zachęca, żebyśmy zrobili. I myślę, że jeżeli odbieramy Jego wolę, to musimy się jej poddać. I chciałem wam, żebyśmy przedstawić taką jedną osobę, która jest opisana w Starym Testamencie, w Księdze Rut, która w mojej opinii jest takim bardzo dobrym przykładem niemyślenia o tym, a co ja mogę od ludzi dostać, a jest bardzo dobrym przykładem tego, co ja mogę dla innych zrobić. Dlatego, że w pierwszym rozdziale Księgi Rut, od pierwszego wersetu, nie będziemy czytali może tego w całości, ale czytamy historię, bo pewnie znacie, jak rodzina pewna izraelska przeniosła się do Moabu, dlatego że był głód. Później ci synowie z tej rodziny ożenili się tam. Później zmarł ojciec w rodzinie, zmarli synowie i została sama wdowa o imieniu Noemi i jej dwie synowe, czyli żony od jej synów. Jedna nazywała się Rut, a druga nazywała się Orpa. I w tym momencie Noemi zdecydowała, że wraca z powrotem. Że wraca do Betlejem, w którym mieszkali. I poszły z nią jej dwie córki, dwie synowe. Obydwie synowe poszły z nią.
I czytamy od wersecie 8, że po drodze jednak Noemi zwróciła się do nich z taką radą. Niech każda z was wraca do swojej matki. Niech Pan okaże wam łaskę, jak wy okazałyście ją zmarłym oraz mnie. Bo były z nią. Niech Pan obdarzy was spokojem w nowej rodzinie i u boku męża. Bo pamiętamy o tym, że tam w tych czasach bycie wdową nie było zbyt dobrym rozwiązaniem, bo te środki finansowe z reguły pochodziły. I mówi im Noemi przez to, że byłoby im lepiej na pewno, że wrócą do swoich matek, do swoich rodzin i ktoś, jakiegoś nowego męża sobie znajdą, tak? Czy rodziny im znajdą nowego męża. Ale one dalej powiedziały, nie, wolimy wrócić z tobą, to jest werset 10, do twojego ludu. Noemi jednak nalegała na nie. Zawróćcie moje córki. I tu im tłumaczy, że po co mają iść, że przecież ona już nie będzie miała synów, a nawet jeśli będzie miała, no to przecież to lata są, zanim oni by dorośli i tak dalej. No i dlaczego miałaby się tego po prostu z tego rezygnować? Przykro jej, że tak się stało, ale żeby wracały. No i na te słowa jedna z tych synowych o imieniu Orpa ją ucałowała. Noemi tą swoją teściową pożegnała ją i poszła z powrotem, tak jak jej teściowa radziła. Jednak Rut do niej przylgnęła, czytamy. Ale Noemi nie dała za wygraną i znowu przekonuje, spójrz, twoja szwagierka odeszła, ty też idź do swojego ludu, do swojego Boga. Ale Noemi, Rut nie dała się, mówi w wersecie 16, lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, albym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz i ja osiądę, twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. I wtedy Noemi zobaczyła, że Rut nie da się przekonać i została z nią. I w dalszych rozdziałach Księgi Rut czytamy, że kiedy doszły do Izraela, do Betlejem, to Rut nie miała tam jakichś dużych wymagań. Mówi, słuchaj, to teraz ja z tobą przyszłam, nie? No ale jaka tu jest sytuacja? Nie mamy ani jedzenia, ani utrzymania. Ty nie masz męża, ja nie mam męża. Może byśmy znaleźli mi męża i wtedy będziemy mieli sytuację rozwiązaną. Nie czytamy tego o Rut. Rut po prostu zakasała rękawy i poszła zbierać kłosy. I nie dopominała się, nie czytamy przynajmniej o tym, żeby ona się w jakiś sposób dopominała tego, czego wiemy, że jej teściowa jej życzyła, bo ona ją do tego zachęcała, żeby wróciła do swojego ludu. Ale czytamy, że w pewnym momencie Noemi sama wyszła z taką propozycją. No, Rut nie musiała się upominać o to. Noemi sama wyszła z taką propozycją. I czytamy dalej, że Pan Bóg tak to poprowadził, że wyszła za Boaza, tak? Za takiego krewnego dalszego, który mógł odkupić to pole, które należało do jej rodziny, który mógł ją wziąć za żonę, z którym miała później potomstwo. I potem czytamy w rodowodzie Dawida na przykład, że to była jego prababcia chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam, tak? Bo zrodził Obeda, Obed zrodził Jessego, czy prababcia. No, w każdym razie jakoś tak. I czym było spowodowane to błogosławieństwo? Bo ja myślę, że to było błogosławieństwo, dlatego że gdyby ona wróciła do swojego ludu, nie wiemy, co by się stało. Nie wiemy, jakiego miałaby męża, czy w ogóle miałaby męża, jakby się skończyła jej historia, tego nie wiemy. A my wiemy, że końcem jej było błogosławieństwo nie tylko to, które ona widziała za życia, czyli to, że miała męża, który zabezpieczył ich finansowo i nie musiały się już martwić, co będą jadły jutro, ale wiemy, że jej
potomstwo było błogosławieństwem dla Izraela, nie? Że i Dawid, i Obed, i Jezus, i jakby cała ta genealogia, która tam się pojawia, była niesamowitym błogosławieństwem. Co było tego powodem? Czy to, że ona zabiegała o to, że wiecie, tutaj się zakręcę koło tego człowieka, no to on mi coś załatwi, nie? Tutaj koło tego się, tamten jest taki majętny, to koło niego, a temu się będę podlizywać, no to on będzie miał jakieś stanowisko będę miała. Nie, ona całkiem inną postawę przyjęła. Przylgnęła do osoby, która była najgorszym wyborem, jaki może być. Bez żadnych środków, bez żadnej rodziny, wdowa, która już była sędziwa w wieku na tyle, że też pewnie nie miała jakiejś tam sił i możliwości i tak dalej. Nie mieszkała w Izraelu już dawno, 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 dawno. Także pewnie znajomości, wszystko, no poznali ją ledwie, czytamy. To był najgorszy wybór, tak na patrząc oczami na chłopski rozum, jak to się mówi, to był najgorszy wybór, który mogła podjąć. I tak jeszcze do tego ona się tak jakby stała jej służącą, Noemi. To nie było nawet tak, że one były równe. Ona po prostu jakby powiedziała, ja będę ci usługiwać, bo widzę, że tego potrzebujesz. Nie chcę za daleko się domyślać tego. I to było powodem tego błogosławieństwa. Ona nie zastanawiała się, a no fajnie by było, jakby ktoś do mnie zadzwonił i się ze mną porozmawiał i mnie wsparł i w ogóle. Nie zastanawiała się w ten sposób. A jej potomstwo było błogosławieństwem. Nie chcę nawet się zastanawiać, co by było, gdyby ona poszła faktycznie do tego Moabu, jak to by było z Boazem, jakby było z Dawidem i tak dalej, to już zostawmy. Jak cofniemy się troszeczkę wcześniej jeszcze, jak cofniemy się do czasów Jozłego, to widzimy jeszcze jedną, właściwie tak prawdę powiedziawszy, jak czytamy ten rodowód, to była też jakaś prababcia od Boaza i była ona prostytutką, nierządnicą, jak czytamy w Biblii. Była osobą, która nie była nawet blisko Izraela, to byli wrogowie Izraela. Mieszkała w Jerycho wtedy, nazywała się Rahab. Nie, przepraszam. Rahab była teściową Rut. To tutaj była mniejsza ilość pokoleń. To było tak blisko nawet, jak tak patrzę, jak teraz sobie przypominam, to była teściowa od Rut. Tak, to była... Czy babcia od... No, taka bliska. Oni się mogą nawet znać. No, ale to jest taka dygresja tylko. Ale w każdym razie czytamy o Rahab niewiele. Wiemy, że pomogła zwiadowcom izraelskim. Ale... Pytanie, dlaczego ona im pomogła? Przecież ci zwiadowcy to tak naprawdę byli najeźdźcy. No ona mówi, że tu wszyscy się boją was, nie? Że myśmy słyszeli, jakie rzeczy Pan Bóg uczynił przed wami i wszyscy się was tu boją. I możemy owszem pomyśleć sobie w ten sposób, że tak, okej, Racha była sprytna i wiedziała, że teraz... Powiedzmy, bo my znamy historię, wiecie już, która się wydarzyła później, że Jerycho padło, że Izraelici je zdobyli, ale w tamtym momencie, kiedy Rahab zdecydowała się na pomoc posłańcom, no to była taka sytuacja, że tak naprawdę gdyby ona im nie pomogła, to oni byliby pojmani najprawdopodobniej. Jerycho było wielkim, potężnym, warownym miastem, które miała zdobyć armia ludzi, którzy przez 40 lat chodzili po pustyni, no i tam kogoś pokonali po drodze, ale takich miast jeszcze nie zdobywali ze sobą. Oni sami to mówią, że tak no troszkę jest... No nie jest, nie są to, nie jest to taka, okej, pójdziemy, zdobędziemy, będzie fajnie, nas jest dużo, mamy machiny wojenne i bez problemu, nie? To nie była taka wojna, wiecie. My znamy tą historię, ale gdybyśmy obcięli Biblię w tym miejscu, kiedy przychodzą zwiadowcy, to nie jest takie pewne. Dlaczego w takim razie Rahab pomogła zwiadowcom? W Nowym Testamencie czytamy, że zrobiła to przez wiarę. Tam pisze, przez wiarę Rahab pomogła zwiadowcom. Przez wiarę, przez to, że ona wierzyła w to,
Nie wiemy, co się działo w jej głowie, ale ona odebrała w jakiś sposób od Pana Boga, że tak ma zrobić. Że pomimo tego, że to było bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego, że ona ukrywała szpiegów wroga. To było bardzo niebezpieczne. Gdyby ich tam złapali, gdyby ją nakryli, gdyby cokolwiek się stało, no to możemy się tego domyślać. Bardzo niebezpieczne to było. A ona to pomimo tego zrobiła. Wiedziała, że ma tak zrobić, że oni potrzebują ich pomocy. Pomimo niebezpieczeństwa. I to jest kolejna sytuacja, w której my się możemy znaleźć w życiu, kiedy ktoś będzie potrzebował naszego telefonu, użyjmy takiej przenośni, tak? Czy naszego zainteresowania, czy naszej pomocy, pomimo tego, że to będzie niebezpieczne. Nie może nawet niewygodne, czy tak jak to było w przypadku Rut, ale to będzie niebezpieczne. Może to być nasz wróg. I może się to wydawać całkowicie nielogiczne. Ale tutaj jest bardzo ważny nasz bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, z Duchem Świętym, który przekonuje nas czasem, czy mówi do nas, czy nakazuje nam robić rzeczy, które nie do końca są logiczne, ale są potrzebne. Niemniej jednak Rahab dopiero po tym, jak uratowała, to prosi ich, słuchajcie, wyświadczcie mi tą łaskę, żebyś była ocalona. Jakby prosi o łaskę tutaj, nie? Ale wątpię, że to było, możecie się ze mną sprzeczać, ale wątpię, że to było jej motywacją, że ona, tak jak mówię, myślała, że to będzie zdobyte i zniszczone i koniec. I taką, wiecie, wykalkulowaną motywacją, że to było takie sprytne podejście, takie ludzkie, jakby to można było nazwać. Nie myślała w tym wszystkim, myślę, tylko o sobie, ale wiedziała, że ma to zrobić. Kolejną rzeczą, myślę, która wiąże się z tym tematem, to jest nasze oczekiwanie, tak, że ktoś powinien do nas zadzwonić, czy powinien się nami zainteresować, dlatego że no, powinien się czuć zobowiązany. O, na przykład ja do niego dzwoniłem, jak był chory, a on nawet nie zadzwonił do mnie, jak mnie 2 tygodnie nie było w ogóle widać i nie wychodziłem z domu i tak dalej, bo byłem wyjechany gdzieś. W ogóle nie zadzwonił. Zobowiązany się powinien czuć. I mamy też w Biblii taką postać, która myślę, że powinna oczekiwać, że będzie doceniona. I myślę teraz o Dawidzie, który, jak czytamy, był przez Boga niesamowicie używany i nawet Izrael to widział, że on pokonuje, że jakby po prostu ma, że Pan Bóg go prowadzi i że tam pisze, że Dawid, a Saul pobił swój 1000, a Dawid 10 000, nie? Że to było takie, tak bardzo widoczne, pomimo tego, że Saul był królem, że Dawid jest tak bardzo prowadzony i Dawid był naprawdę przez Boga prowadzony i wrogowie bali się Dawida. I myślę, że Izraelici mogli bez problemu powiedzieć, że był ich wybawcą, tak? Że niesamowicie ich chronił. A jednak czytamy, że Dawid był wygnańcem, że musiał uciekać, że król Saul go ścigał przez zazdrość swoją. No i mógł narzekać też, nie? Że przecież on powinien tam siedzieć, był księciem, tak? Jego żoną była córka króla Saula. Powinien tam sobie siedzieć w pałacu i być fajnie, a nie w jaskini i ukrywać się. I właściwie to nikt się tym nie interesuje. Jacyś ludzie, wyrzutkowie społeczni, którzy do niego przylgnęli, bo poczuli, a nie był wcale w takiej dobrej sytuacji. I też mógł narzekać. Ale nie czytam właściwie bardziej, że Dawid wylewał to przed Panem Bogiem. Czytamy w psalmach czasem, że wylało to przed Panem Bogiem. Czytamy też, że pomimo tego, jak Saul go ścigał, to miał okazję, nie? Zrobić mu krzywdę. Miał okazję się odwdzięczyć, ale tego nie zrobił. Natomiast Saulowi bardzo za to zależało na opinii
na tym, żeby ludzie go dobrze widzieli, dlatego że w momencie, w którym Pan Bóg już powiedział Samuelowi, że go odrzuca, że już Saul nie będzie królem, dlatego że ludzie wzięli z tego, co było obłożone klątwą i dlatego, że Saul się na to zgodził, no to Saul cały czas mówi, dobrze, okej, ale pójdź jeszcze ze mną, żebym wyglądał dobrze przed ludźmi, żeby oni nie odsunęli się ode mnie i żeby nie pomyśleli, że teraz jestem odrzucony. Dbał o taki, wiecie, zewnętrzny, taki jakby to można było powiedzieć dzisiaj PR taki swój, nie? Taki wizerunek. Chciałem się jeszcze zatrzymać na jednej postaci, na jednej kobiecie w Biblii opisanej, która miała na imię Abigail. Jest ona opisana w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 25. I też, żeby nie czytać całości, to chciałem kilka wersetów tylko przywołać, bo pewnie znacie tą historię, kiedy Dawid poszedł do Nabala, to było po śmierci Samuela, takiego mężczyzny, który był bogaty i piszę tutaj w wersecie drugim, że w Moan żył pewien człowiek, prowadził gospodarstwo w Karmelu, był bardzo zamożny, miał 3000 owiec i 1000 kóz. I to chciałbym, żebyśmy zapamiętali teraz, że miał 3000 owiec i 1000 kóz. I odbywało się u niego strzyżenie owiec i Dawid, jako że ochraniał jego stada, to posłał do niego 10 swoich sług i powiedział mu, słuchaj, no oczywiście z błogosławieństwem i tak bardzo uprzejmie, wyświadcz nam to dobro i chcielibyśmy, żebyś nam coś posłał z tego, co masz, bo widzimy, że święto masz, strzyżenie i tak dalej, a oni tam tak żyli z tego, co im ludzie dali. Także to było takie, wiecie, takie, no na pewno niekomfortowe zbytnio, że do kogoś się trzeba dopraszać, tak? No ale no, tak w takiej sytuacji byli. Także Dawid przekazał, cokolwiek masz, tam znajdziesz pod ręką, to nam poślij. Czyli bez żadnych jakichś tam wymagań, a argumentacja tego była, myślę, trafiona. Dlatego, że Dawid, jak czytamy w tych wersetach, ochraniał stada Nabala. Ochraniał pasterzy, kiedy koczowali przy nich. To tam później czytamy, zresztą on mówi, możesz zapytać swoją służbę, oni ci potwierdzą, że nic im nie zginęło z tych stad, że mogli się czuć przy nas bezpiecznie, ochranialiśmy ich, bo to jednak była armia. Ale Nabal wybuchnął i powiedział, nie no, co to, jakiś Dawid będzie mi tutaj wyrzutków jest tylu, ja nie będę przecież wszystkich sponsorował, tak, moglibyśmy powiedzieć. I to jest. Ale w przeciwieństwie do Nabala, jego żona była bardzo rozsądna i mądra i sługa właśnie poszedł do niej i powiedział jej o tej sytuacji, a jego żona, nie czekając, sługa powiedział, tak potwierdził to, co tam było, tak, że właściwie to no, oni byli murem dla nas nocą, a za dnia właściwie to byliśmy przez ich chronieni. No i Abigail w tym momencie mówi, czym prędzej przygotowała 200 chlebów, 2 głupaki wina i teraz popatrz, 5 oprawionych owiec, 5 miar pierzonego ziarna, czytamy 100 pęczków rodzynków, tam 200 figowych placków i tak załadowała to i posłała to Dawidowi. Jako, no bo Dawid już szedł, żeby wiecie, taki zdenerwowany, bo wiecie, no każdy ma pewne granice, nie? I to chyba przekroczyło jego granice i później czytamy, że to było bardzo dobre, on był bardzo zadowolony, że tak zrobiła, bo wiedział, że byłoby to złe, co by zrobił. Że szedł z wojskiem 400, chyba z tego, co pamiętam, tak, 400 wojowników wysłał, 200 zostało w obozowisku. I teraz to chciałem, na co chciałem zwrócić uwagę tutaj w tym. Nabal posiadał 3000 owiec i 1000 kozłów. I nie posłał nic Dawidowi, a Abigail, myślę, że ona się naprawdę postarała. W sensie, wiecie, wiedziała już, że to jest sytuacja taka na ostrzu noża, dosłownie, i po prostu zebrała tak porządnie, żeby to było coś, co nie będzie takim, no macie, ale takim, wiecie, takim porządnym darem.
I czytamy o 5 oprawionych owcach. 3000 miał, ona mu dała 5. Plus tam te wszystkie rzeczy. No myślę, że to był sowity. Także dlaczego o tym mówię? Dlaczego tak daleko się o tym rozwlekam? Dlatego, że myślę, że my często kalkulujemy też. I Nabal na pewno kalkulował. Myśli, no, ich tam jest 600, nie? Żeby coś poczuli, przynajmniej ci najważniejsi, no to muszą im tam parę tych owiec, jakieś może chleby, coś tam posłać. No i on kalkulował to. I powiedział, nie, mi się to nie opłaca. Wezmę ich z besztam i może se pójdą. I mówię to dlatego, że my czasem też kalkulujemy w jakiś tam sposób. Mówimy, nie, jak pójdę z tym kimś i będę chciał z nim, będę z nim rozmawiał, czy zadzwonię, to stracę 2 godziny, bo on taki gaduła jest. Stracę 2 godziny, nie? Ja nie mogę sobie na to pozwolić. Ja mam robotę jeszcze tu, tam, siam i w ogóle. Albo trzeba kogoś zawieźć. Nie, no teraz paliwo, widzieliście, jakie są ceny. Jak ja będę kogoś woził jeszcze, ja sam muszę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czasem blokujemy się przed tym, żeby komuś usłużyć czy pomóc, bo po prostu kalkulujemy to. Finansowo, tak zimno. I ja myślę, że nie jesteśmy może, wiecie, nie żyjemy w Emiratach i nie jesteśmy szejkami, ale wielu z nas może powiedzieć, że mamy dużo. Mamy dużo. Ja na przykład samochodem dzisiaj tu przyjechałem. I to dla mnie jest dużo. Kiedyś jak oglądałem w telewizji kilka lat temu, kilkanaście lat temu reklamę Citroena, no to myślę, w życiu nie będę miał takiego samochodu, przecież to jest jakiś kosmos, nie? A ja sobie kupiłem taki samochód. I on nie był może nowy, ten, ale wiecie, dla mnie to jest niesamowicie zaskoczył mnie Pan Bóg, że jakby z miejsca, w którym byłem, mam teraz, że mi wystarcza. I mogę powiedzieć, że nawet jestem bogaty, tak? Może nie w takim rozumieniu, jak to słyszymy w mediach, ale tak jak sobie usiądę, no to mam na paliwo, mam na jedzenie, mam na utrzymanie, a wielu tego brakuje. I myślę, że większość z nas żyjących na tym terenie Polski przynajmniej może tak powiedzieć. To, że czasem przed wypłatą się kończy troszkę wcześniej, pieniążki się kończą niż by mogły się kończyć tak, jakby jest wypłata już, to jest co innego. Są takie sytuacje. To każdy pewnie tak ma. Ale jednak no nie możemy powiedzieć, że no nie ma. No nie ma i nie mogę pomóc temu bratu, że no nie mam, nie mogę poświęcić tych paru godzin, tych paru litrów paliwa, tych czegokolwiek tam. A z drugiej strony czasem oczekiwalibyśmy, żeby ktoś nam je poświęcił. Jeszcze chciałem wam jedną osobę z Biblii wspomnieć. Miała na imię Anna. I Anna nie miała dzieci. Pomimo tego, że jej mąż ją bardzo kochał, nie miała dzieci. I w pewnym momencie już była tak zdesperowana, że kiedy była w świątyni, to po prostu, jak czytamy, wylała swoją duszę przed Panem. I to jest w pierwszej księdze Samuela zapisane, w pierwszym rozdziale. Do tego stopnia nie przejmowała się tym, co może inni pomyślą, że kapłan, który ją zobaczył, myślał, że po prostu jest pijana, nie? I nawet podszedł do niej i mówi, słuchaj, no weź, jak jesteś pijana, no to... A ona wtedy mówi, że nie, że po prostu jest taki smutek ją wypełnia, że po prostu musiała wylać tę duszę przed Panem. I o Annie czytamy, że Pan Bóg wysłuchał wtedy tę modlitwę i urodziła Samuela, który, jak wiemy, był wielkim prorokiem, ale Anna, jak obiecała Panu Bogu, nie zatrzymała go dla siebie, ale oddała go na służbę Panu Bogu. Co prawda Pan Bóg wynagrodził jej to, bo miała jeszcze kolejne dzieci, ale wiecie, to był syn, którego lata nie miała.
A ona w takiego bajtla prawdopodobnie, bo tam jakby czytamy, że odstawiła go od piersi, później była w... No to nie wiem nawet, bo nie udało mi się, nie czytam nie tego znaleźć tak, jak się przygotowałem. Ile on miał lat, kiedy go oddała na służbę? Ale był malutki na pewno, bo czytamy, że potem rósł i mu przynosiła co rok, tylko raz w roku go widziała. Bo przynosiła mu wtedy, kiedy szła tam do świątyni, to przynosiła mu nową tunikę, w której chodził, uszytą. I dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że jakby zbieram rzeczy, które czasem nas blokują też dla siebie, przed tym, żeby usługiwać innym, bo myślę, że to jest nasze powołanie, a nie oczekiwanie o tym, że to tylko ja będę, do mnie będą dzwonić, usługiwać mi, interesować się mną, pomagać i tak dalej. I dlatego sobie poszukałem takich osób, które zdecydowały się usługiwać innym. I czasem ta cena usługiwania to nie jest tylko nasza cena, ale czasem to też jest cena tych bliskich, którzy są wokół nas. Oczywiście ja tutaj nie chcę, żebyśmy popadali w skrajności, także wiecie, każdy musi swojej mądrości ocenić i tak dalej. Ale czasem tak jest jak w życiu Anny. Czasem, no tak po prostu można powiedzieć, no tęsknilibyśmy za tymi osobami, które robią, nie są z nami, tylko służą Panu Bogu. Bo myślę, że tak. Tak pewnie w życiu Anny było. No na pewno wielkim jakby z tą osobą was chciałem zostawić. Wzorem jest dla nas Pan Jezus, dlatego, że on się nie przejmował. Nie przejmował się w ogóle tym, co myślą o nim ludzie. Czy się nim interesują, czy się nie interesują. Nawet czytamy w Ewangelii Jana, że kiedy było jakieś tam poruszenie między Żydami, taka dyskusja zacięta, bo Pan Jezus mówił o krwi, o tym, że trzeba ją spożywać i tak dalej, także to wiecie, mogło wywołać tam w tych kręgach oburzenie. I wielu uczniów wtedy, czytamy, od niego odeszło. To on nawet pyta, w Ewangelii Jana, to jest zapisane w 6 rozdziale, jeśli byście mi nie wierzyli, on nawet pyta wtedy swoich 12 tych wybranych apostołów, czy wy też chcecie ode mnie odejść? Wiecie, tak. Tak po prostu. Także to jest doskonały przykład tego, w jaki sposób, znając wolę Pana Boga, Jezus był oddany do tego, żeby ją wypełnić, żeby służyć innym, nie przejmując się zupełnie tym, co się dzieje wokół Niego, co myślą o Nim inni, czy się Nim interesują, czy się o Niego troszczą. I to aż do śmierci. I do tego was dzisiaj chciałem zachęcić, żebyśmy zmienili nasz sposób myślenia, żebyśmy nie myśleli na swój sposób, powierzchownie o tym, w jaki sposób powinna wyglądać nasza relacja z ludźmi, w jaki sposób powinni oni nam może usługiwać, w jaki sposób byśmy oczekiwali tego, czego byśmy oczekiwali od innych, ale żebyśmy zmienili sposób myślenia w tak, że to my chcemy być wrażliwi na głos Ducha Świętego, w jaki sposób to my możemy innym usłużyć. Dlatego, że to jest, myślę, wielkie błogosławieństwo, kiedy jesteśmy w centrum Bożej woli, czyli kiedy robimy to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, kiedy wiemy, czego On nas oczekuje, kiedy robimy to, czego od nas oczekuje. Bo tak jak czytaliśmy w tych kilku przykładach, to zwykle jest ta lepsza opcja. To zwykle jest ten lepszy wybór. I ja znam takie osoby, mam nadzieję, że też znacie takie osoby, które mają szczególny dar z tym związany. Że wiedzą po prostu, jaka jest potrzeba tej drugiej osoby. Myślę, że każdy może się z nas o to modlić, wrażliwość, żeby Pan Bóg mu dawał.
Ale żeby tak nie kończyć, że to tylko my musimy wszystko i to nam nic się nie należy i w ogóle nigdy nie będzie tak, że nam ktokolwiek pomoże, to chciałem się z wami podzielić świadectwem takim, które już kilka lat temu ta historia się wydarzyła, kiedy moja, może nawet się dziwiłem już tym tutaj w jakimś kontekście, moja żona złamała wtedy nogę. Miała w gipsie nogę i mieliśmy małe, nie pamiętam już chyba, czy to było jedno, czy dwójkę dzieci, dwójkę chyba już. No i wiecie, dla takiej mamy, która ma dwójkę maluchów, to noga w gipsie to jest słabe. Jak one już potrafią się przemieszczać, ruszać i tak dalej. Ale powiem wam, że wtedy doświadczyliśmy właśnie tego, czym jest Boża rodzina. Ja nie mówię wam tego dlatego, żeby przekreślić wszystko to, o czym mówiłem, tak, że teraz będziemy oczekiwać, że... Ale po prostu tak jest. Tak jest. Jeśli każdy z nas stanie w tym miejscu i będzie słuchał Pana Boga, czego nas oczekuje, w jaki sposób powinniśmy sobie usługiwać, innym usługiwać, to będzie tak, jak było wtedy z nami, że jak Ewa była w domu i miała złamaną nogę i to wiecie, nawet myśmy wtedy mieli w ogóle taką konstrukcję, że lodówka nasza była na pół piętrze, tam trzeba było po schodkach zejść do lodówki, także wyobraźcie sobie w ogóle zrobienie jakiegoś posiłku i tak dalej. I ktoś zaoferował się, jedna dziewczyna od nas z grupy domowej powiedziała, a to ja wam będę tam przywozić tam co parę dni jakiś tam, wiecie, słoik z czymś tam, będzie łatwiej. Nie? To naprawdę duża pomoc była wtedy. Taki słoik tak na normalnych czasach z jedzeniem to nie jest jakieś takie cudo, ale w momencie, w którym ma się nogę w gipsie i trzeba coś ugotować i coś zrobić, to jest naprawdę niesamowita pomoc. Słoik z bigosem to jest wtedy na miarę złota. Druga siostra od nas z grupy przyjechała do nas, przywiozła naleśniki i zabrała dzieciaki na pole. Gdzieś tam to była zima, także na śniegu i tam pobiegała chyba z 2 godziny. Wiecie, to są takie, może wydawałyby się nieduże rzeczy, ale myśmy ewidentnie czuli, że to jest Boża pomoc. Choć nie spodziewaliśmy się nawet tego, tak szczerze powiedziawszy. Zaskoczyło nas to nieraz, ale była to Boża pomoc. I takie błogosławieństwo, myślę, będą przeżywali ludzie, do których nas Pan Bóg pośle, którym my będziemy mogli usługiwać, kiedy nasza postawa nie będzie tam mógłby do mnie ktoś zadzwonić i mógłby się mną coś zainteresować, ale nasza postawa będzie, może ja do kogoś dzisiaj zadzwonię, może do kogoś napiszę, może z kimś porozmawiam, może się do kogoś uśmiechnę, może kogoś przytulę, porozmawiam, zaproszę na herbatę, jakkolwiek. I do tego was chciałem dzisiaj zachęcić, bo wierzę, że to jest Bożą wolą dla naszego życia. Amen. Ojcze kochany, ja ci bardzo dziękuję za to, że ty uczysz nas codziennie. Ojcze, dziękujemy ci za to, że pomimo tego, że jesteśmy czasem trudnymi uczniami, że ja jestem czasem oporny, to ty masz do mnie cierpliwość i przypominasz mi, uczysz mnie, jaka jest twoja wola dla mojego życia, jaka jest twoja wola dla mojego życia jako twojego dziecka, czego powinienem oczekiwać od innych, czego nie powinienem oczekiwać, ale czego przede wszystkim powinienem oczekiwać od siebie, do czego ty mnie powołujesz, Panie Boże. Proszę cię, żebyś dał nam taką otwartość, wrażliwość na głos twojego Świętego Ducha, do czego chcesz nas użyć. Dzisiaj, jutro, w kolejnych dniach. Czy to będą małe rzeczy? Czy to będzie zrobienie komuś naleśników? Czy to będą jakieś większe rzeczy? To wierzę, że potrafimy otworzyć się na ciebie i usłyszeć to od ciebie, aby to było błogosławieństwem dla innych, a też dla nas, Ojcze kochany. I chcemy to robić dla ciebie, Panie Boże. Dlatego, że wierzymy, że ty jesteś doskonałym Bogiem, doskonałym Ojcem. Zaplanowałeś wszystko doskonale. I w twojej woli chcemy się poruszać. Z tobą chcemy żyć. Twoimi ścieżkami chcemy chodzić, Ojcze nasz. Tobie chwała niech będzie. Amen.